Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Co będziemy dzisiaj robić? Wiecie, co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy robić tego wariata. Będziemy, moi drodzy, robić na taką offroadową rajdówkę do zabawy po śniegu. Tak jakoś ostatnio mam fazę na to, żeby sobie powariować jakimś takim małym autkiem, zrobić mu napęd na 4 koła. To jest nietypowe dla Mini Coopera, dlatego że ten samochód... Czekaj, bo chcę mu otworzyć wszystkie drzwi, nie mogę na raz? Dziwne. Ten samochód ma napęd na przód w standardzie, ale może w Fordzie da się zrobić tak, żeby miał napęd na 4 koła. Jaki bagażnik, jak się śmiesznie otwiera. Niewielka pojemność, bo tutaj też gdzieś chyba musi schować się dach, no nie? No i mamy tutaj właśnie wersję Roadster, tak, żeby było jeszcze bardziej śmiesznie. Będziemy w zimie jeździć Roadsterkiem. Robiliście to kiedyś w rzeczywistości? Ja się wam przyznam, że jeszcze nigdy nie jeździłem samochodem bez dachu w zimę. Nie wiem, jakie to są doznania, ale zaraz zobaczymy, co możemy z tym samochodem zrobić. Ja widzę, że tutaj już jakiś tuning robiłem, ale damy mu silnik standardowy. Nawet AWD mam zainstalowane. Wiecie co? Zresetuję sobie ustawienia do standardu. Pyk. I on miał tam ile? 170 kW mocy. To jest dość sporo. Poczekajcie, wejdę sobie jeszcze raz w tuning i zobaczmy, ile mamy tutaj wagi, co i jak. Więc tak, mamy 1390 kg wagi, to jest naprawdę fajna waga. Zaraz sobie oczywiście z niej zejdziemy. Mamy 170 kW mocy. No, to na napęd 4x4 jest troszeczkę malutko. W ogóle nie wiem, czy fizycznie bylibyśmy w stanie zainstalować tutaj napęd na 4 koła, bo tam chyba wał napędowy by się nie zmieścił. Ale są różni specjaliści, co daliby radę to i to zrobić. Wywaliliby z tyłu parę rzeczy by tam przerobili, zbiornik paliwa by przemieścili i wszystko by ładnie weszło. No nie? Pewnie, że tak. Więc co, my sobie oczywiście damy napęd na 4 koła. Tak sobie patrzę, że no z tyłu jakby ktoś siedział w tym samochodzie, to tak niewiele miejsca by miał, co nie? No, ale nam zależało na tym, żeby mieć sobie jakieś takie autko, powiedzmy, no mniejsze, nie? Jakieś takie. Tutaj możemy dać jeszcze taki malutki cip-cip spoilerek, widzicie go? Ja mam trochę kamerą zasłaniam. O, coś takiego. No kurde. Nie będziemy tego dawać chyba, żadnych spoilerów. Chcemy, żeby samochód był taki właśnie bardziej offroadowy, nie? No i teraz nie wiem właśnie, jakie mu opony dać. Bo jeśli będziemy mieli dużo mocy, no to wystarczą, no to mogą być nawet te opony takie zimowe. Ale jeśli będzie miał mało mocy, niewystarczająco, to te zimowe opony mogą go mulić. A ja tutaj mam ochotę na takie latańsko bokiem, wiesz, hardkorowe, nie? Zaraz zobaczymy, co się da z nim zrobić. Nie wiem, jakie tu felgi wybrać do tego samochodu, bo generalnie jak się wybiera jakieś takie niestandardowe, to one są za duże, nie pasują do tego auta trochę. I ciężko mi wybrać coś takiego, co by pasowało. Najbardziej pasują mi te, co są w standardzie. Więc niech sobie zostaną. Zobaczcie na to. Standardowy motor udało się rozkręcić do 372 kW mocy. To jest naprawdę potwór. Ale co ważniejsze, 1151 kg wagi. To powinien być latawiec. Jeszcze tylko wybiorę jakieś malowanie i lecimy. No jestem akurat w takiej chatce, gdzie jest wokoło dużo lasu i śniegu, więc będziemy mieli fajny start. O ja, ale ktoś zrobił... Ja nie jestem fanem Wielkiej Brytanii, ale ktoś naprawdę zrobił fantastyczną flagę Wielkiej Brytanii tutaj. My natomiast wybierzemy sobie coś takiego śmiesznego. Chciałbym może coś... O, mamy tutaj białego Mini Coopera. No ale biały Mini Cooper na białym śniegu, to prawie go nie będzie wcale widać, no nie? A, co by tu wybrać? A tu mamy coś takiego ciekawego. No i furę mamy już gotową, jest odpowiednie malowanie. Wyjeżdżamy sobie z domku, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że wyjechaliśmy sobie z domku, ten domek tutaj można sobie kupić, natomiast na mapie nie ma żadnej drogi, ale fizycznie drogi tutaj są.
Jest dużo takich miejsc w Forcie Horizon, które mają normalnie drogi, ale te drogi nie są zaznaczone, bo to są drogi takie, wiesz, wyjeżdżone, raz ciągnik przejechał i jest droga, nie? Jest dużo takich miejsc i dużo ukrytych rzeczy na tych drogach możecie sobie znaleźć. Na przykład ukryte samochody, jakieś tabliczki premii. O, widzicie na mojej minimapce, bo ja mam już wszystko poodkrywane, że te tabliczki gdzieś tutaj cały czas się ukrywają w tych takich, można powiedzieć, no, różnych miejscach, nie? Ja tutaj mam moją bestię gotową do szaleństw i właśnie wyjeżdżam sobie z mojego domku ukrytego w totalnym lesie. Lubię ten domek, jak chcę się przed kimś tam ukryć, nikt mnie tutaj nie znajdzie. Ale tak, jedziemy szaleć. Wow, zobaczymy. Zablokowałem sobie dyferencjał z przodu tak na 70% i z tyłu na 100%. I dałem jeszcze napęd w 70% na tył, wobec czego ten samochód powinien naprawdę tutaj latać. Mało tego, podczas zmiany biegów bardzo spoko pierdzi. Posłuchajcie sobie. Nie tak ręczny zaciągnąłem, ale da się fajnie pobawić. Ja bym w rzeczywistości tak bardzo chciał i postanowiłem takie warunki mniej więcej w Fordzie sobie odzwierciedlić, że mniej więcej takim samochodem chciałbym w rzeczywistości poszaleć. Oczywiście w rzeczywistości no nie jechałbym 100 km na godzinę, tylko bym jechał maksymalnie 60-50 po takich terenach, po takich miejscach, gdzie jest, wiesz. O, dawaj tutaj. Gdzie są jakieś lasy, jakieś szlabany. No ale to jest gra, to jest Forza. Tutaj możemy bawić się na różne sposoby. Tak naprawdę ten samochód jest bardzo przyczepny jak na te opony. Radzi sobie świetnie na wszystkich tych shooterach, offroadach. Tutaj chyba mamy nawet strefę pomiarową. Zobaczę, czy uda mi się. Nawet nie wiem, czy mi się to zalicza, czy nie. O, pociągnął to troszeczkę boczkiem. No wiadomo, że tam zamuła trochę była. Jednak tej mocy nie ma, tutaj 1000 koni by było spoko, nie? Nie, 1000 koni to by mi wyobracało ten samochód. Nie dałbym rady go opanować. Uuu, wyleciałem z drogi. Właściwie krążę tu wokół. O, tutaj jest strefa driftowa. Uuu, wyleciałem. No taki trochę przyczepny jest, może byśmy spróbowali letnich opon. Co wy na to? Na letnich oponach to by, nie wiem, czy by do przodu w ogóle jechał. No troszeczkę go mulą te opony. Te opony są przyczepne na takiej nawierzchni jak tu jest. Trzeba się troszeczkę postarać, żeby tak ładnie wycyrklować, wiesz. Zrobić taki ładny ślizg. Już nawet nie mówię, że drift, ale wiesz, takiego power slidzika, żeby zrobić, bo... Och. Chciałbym coś takiego zaznać, jak ktoś z was ma możliwość. No tam wiesz, samochodem z napędem na przód, to tam on tam zarzuci tą dupą, trochę tam poleci, nie? Wyobraca cię i tyle. Samochód z napędem na tył, on zaraz bączka kręci na śniegu, nie ma przyczepności. No jest lipa, nie? Ale napęd na 4 koła na śniegu, to jest fantastyczna sprawa. O, tutaj mamy taki asfalcik. Dawaj! Przesterowało go. Jak mamy samochód z napędem na 4 koła, to jak wchodzimy w taki driftik albo ślizg, to trzeba na wyprostowanych kołach jakby tak lecieć bokiem. Nie wiem, jak wam to mam wytłumaczyć. Prawie że wyprostowane koła trzeba mieć. O, tu mamy trochę shooterku. Troszeczkę, o, ależ ta grafika jest piękna. Cudownie to wygląda. Yeah! Nie, ja muszę, ja muszę sobie wypożyczyć jakąś furę, tylko to jest strach tak szaleć wypożyczonym autem. To już lepiej by kupić jakiegoś gruza z napędem na 4 koła, nie? I do lasu. Albo na pola jakieś, czy coś. Bo tak wypożyczone auto, to wiesz, ktoś tam ci da jakiegoś Focusa RS, albo jakieś, nie wiem, Golfa R.
I tak szkoda go katować, bo jak się, zwłaszcza jak się nie umie, no nie? A jak kupisz jakiegoś gruza, co tam tylko do przodu jedzie i dasz śnieg go, to już tam wiesz. W sumie nie wiem, czy można by było jakieś auto takie kupić, co by jechało do przodu. Silnik 1.8 by wystarczył, benzynowy. Jakieś 1.8 turbo. Nawet na 4 buty, tylko taki stały, a nie jakiś dołączany, jakiś tam AWD czy coś, nie? Tylko taki stały, wiesz, jedziesz i wszystkie buty się cały czas kręcą. To by było fajne na śnieg, to lepsze niż sanki. Nie, no wiecie co, ja bym tutaj spróbował jeszcze dać te opony letnie i zobaczymy, jak wtedy będzie lato, bo jemu troszeczkę mocy brakuje, a jesteśmy akurat na placu zabaw, zaraz tu wrócimy z letnimi oponami. Albo jeszcze lepiej, dragowe dać. To by się dopiero ślizgało. Nie no, myślę, że letnie opony będą spoko, takie jakieś, o. Tutaj już, albo może standardowe damy nawet. Dawaj standardowe, zobaczymy, co się stanie. O tak, to jest ten efekt, który chciałem uzyskać. O shit, na asfalcie jest bajka. I teraz to mu mocy nie brakuje. Uderzyłem, kurde. No właśnie, dlatego chyba lepiej nie brać wypożyczonego auta, nie? Do takich zabaw. Wiecie co? Pojedziemy sobie zaraz na plac zabaw, ale jeszcze tutaj są takie fajne miejsca do zabaw tym samochodem. No i teraz mu mocy na pewno nie będzie brakować. 300, ile tam było? 340 kW? Przecież to jest od groma mocy. On tu powinien latać, a on ma dosyć fajną charakterystykę, ten silniczek, bo dostęp do tej mocy maksymalnej ma już od około 3000 obrotów, albo chyba nawet 2,5. To jest super opcja. Ale teraz lata. O kurde, to był super wybór. Mogłem tak od razu zrobić, wziąć te opony. O! Mogłem od razu. Teraz to, no tak jak myślałem, teraz trudno nim w ogóle do przodu jechać, nie? Już tam palicho tutaj na offroadzie, ale na asfalcie takim, jak tutaj mamy, o, zategowany śniegiem, to jest ciężko, nie? Letnie opony, coś o tym wiem, ostatnio jeździłem letnimi oponami. Na, no, nie było oblodzone, bo było trochę, była droga odśnieżona, ale no, była mokra, nie, od tego śniegu stopionego i, no, powiem wam, nie jest to nic przyjemnego, bo temperatura jest w okolicy, tam była w okolicy 4 stopni i wiesz, jak w jednym miejscu jest 4 stopni Celsjusza, to gdzieś jak sobie wyjedziesz trochę wyżej nad poziomem morza, bo może się okazać, że jest na przykład 0 i jest goworeć i masz po prostu oblodzoną drogę, szklankę i samochód zamiast jechać na zakręcie, wiesz, tam gdzie ty chcesz, to on wypada z tego zakrętu. Bardzo niefajne uczucie, bo jak masz takie jeszcze twarde już zużyte opony letnie, to nawet nie wiesz, w którym momencie samochód wchodzi w poślizg. Trzeba mieć koniecznie dobre opony w swoim aucie i no najlepiej mieć na konkretną porę roku, nie? Ja akurat nie mam zimówek i nie zamierzam kupować, bo moje autko nie jest do jazdy w zimę, a do jazdy w zimę mam inne autko, takie zapasowe. I sobie nim gdzieś tam pomykam, jak potrzebuję. Generalnie nie potrzebuję dużo jeździć. Dobra. Dawaj. No i co? Troszeczkę go ze sprzęgła kopnąłem. Jak widzicie, dużo tutaj ręcznego wchodzi. Tu są takie gładziutkie zakręty, a on myślę, że bardziej by się sprawdził tam, gdzie myśmy już jeździli wcześniej. Ale fajnie ciśnie kółeczka. Ale bym chciał mieć taką małą popierdółkę, zabaweczkę. To by było coś wspaniałego. I wróciliśmy sobie do placu zabaw. Chodźmy, wjedźmy tutaj, pokręćmy się troszeczkę. Zaczął nawet pruszyć śnieg tutaj w grze. Nie wiem, czy ktoś z was grał w Forza Horizon 3. Tam był dodatek taki śnieżny. W każdym razie tam, jak zaczęło sypać śniegiem,
byłaby burze śnieżne, że nic nie było widać przed samochodem. Fantastyczny to był efekt. Fajnie jakby trochę zremasterowali może trójkę, nie? I dali ją znowu do sprzedaży, tylko no jak... Tutaj chodzi trochę o to, że po prostu licencje na samochody się skończyły i dlatego Fordy trójki dalej nie mogą sprzedawać. Nie można jej kupić normalnie w sklepie Microsoftu. Pyk! Było blisko, bym się rozwalił. Tutaj trochę jest tak słabo, bo ten teren jest nierówny. Lepiej się driftuje, czy tam lata bokiem, czy co się robi z tym samochodem, wariuje. W miejscach, gdzie jest po prostu trochę równie. Tam są jakieś kałuże, ten samochód się na kałużach, wiesz, wyobraca w niekontrolowany sposób. Ale wleciał tutaj. Oj, nie wiem, czy się tu utrzymam. Na letnich oponach, zobacz. No i teraz to można śmigać. Leci jak chce. Teraz to można śmigać, panie czarodzieju. Spróbuję tak mniej więcej drogi się trzymać. Słabo ją widać, wszystko jest tu zaśnieżone. No, tu raczej pług nie jeździ, żeby odśnieżać, nie? Nie widać, za wąsko jest. Aha. Kamienie jakieś. Oh. Jest tutaj taka pokręcona droga, ale ona jest bardzo wąska. Na mapie wydaje się, że jest szeroka. A ciężko tutaj trafić samochodem. Są takie fajne offroadowe serpentynki. Tam się czasami wyścigi odbywają. Chodźmy sobie tam. To jest gdzieś tutaj. O, tak, patrzcie. Oj, tu jest jeszcze strefa driftowa. To się zaczyna gdzieś w tym miejscu. Zobaczmy sobie. Tu się dopiero polata. Ewentualnie możemy jeszcze pojechać w góry. No i tam będzie latańsko, nie? W razie czego, na tych serpentynkach. Pewnie. Dobra, lecimy. I próbujemy. Dobre. Poszedł. Wyobraź sobie w rzeczywistości. 150 km na godzinę. Jeździsz po wertepach. A wiesz, ci kierowcy WRC, to oni jeszcze szybciej tam cisną po tych wertepach. Ja czasami oglądam te filmy z ich jazdy i takie łapię się za głowę, nie? Ja nie wiem, ja bym jako pilot nie mógł tam jechać. Ja bym zostawiał brązowy ślad za sobą. Są hardkorowcy. O, tutaj musimy coś takiego zrobić, że będziemy lecieć bokiem ten zakręt i trafimy idealnie w mostek. Czekaj, zawrócę i bucimy. O, prawie się udało, prawie wyszło. Dałem mi... Oj! O, wyszedłem do mapy. Oj, nie, to kliknąłem. Właśnie ta kierownica jest troszeczkę zła. Ja kiedyś miałem taką kierownicę od Trasmastera, ona była jeszcze mniejsza. Ta jest lepsza od Trasmastera, bo te przyciski są tak troszeczkę schowane w tamtą stronę, ale czasami jak się tak za szybko kręci, to przypadkowo można któryś przycisk nacisnąć. Dlatego fajne są takie kierownice z realnych samochodów, co się podczepia do, wiesz, do stanowiska, do bazy. To wtedy nie dotyka się w ogóle tych przycisków podczas driftowania. Ale generalnie na tej kierownicy, na tej obręczy driftuje mi się spoko i już dużo fajnych driftów udało mi się wyprowadzić. Mimo że ona jest mniejsza niż ta moja poprzednia kierownica, co miałem na poprzednim, do poprzedniej bazy podłączaną, jaką miałem z realnego samochodu. O, tutaj ciężko. Tutaj ciężko, bo nie był w stanie pociągnąć. Po prostu się dusił na tej trójce. Kurczę, powinien sobie dać radę, co ja może za... Nie no, prędkość miałem ok, on chyba się zdusił trochę. Może gdybym z góry jechał? Dawaj ten zakręt jeszcze raz. Może dwójką? Dwójką, no. Nie idzie, tutaj trzeba by było jakiegoś fokusa wziąć czy coś. Szperkę ma zrobić. O, tutaj może da radę. O, prawie. Tylko tak na wyprostowanych kołach. Tu jeszcze będziemy mieli taką nawrotkę. No, dał radę, chłop. Na śniegu fajna zabawa jest. Oj, obkręciło mnie. Fajna zabawa. A z dwójki ruszy? No ciężko jest trochę, nie? Tak.
niezbyt żwawo. Tutaj wypadałoby, jest jeszcze taki, można zrobić swapa, można dać tutaj silnik jakiś 1.4 tam przykokszony, rajdowy. Ale ja chciałem tak zachować ten standardowy silnik. Ja myślę, że on nie jest najgorszy. 340 kW to jest spoko. Maksymalnie samochód odciążyłem jak się da. I taki fajny latawiec na kierownicę w sam raz. Tutaj są jeszcze takie furki typowo już pod takie wyczyny. Moglibyśmy sobie wziąć jakąś tam Fiestę albo Focusa, albo w ogóle jakiegoś Honigana. Są takie tutaj furki i one są stworzone do tego, ale chciałem zrobić coś takiego swojego. Lubię czasami wziąć coś takiego dziwnego. Wyobrażacie sobie driftować, lecieć bokiem 170 km na godzinę, lecieć bokiem i jeszcze bez dachu. Rzeczywistości. To jest coś nieprawdopodobnego, nie? Dobrze, że są gry, gdzie można sobie to mniej więcej symulować. Ronda nie zrobimy. Chyba, że trójką. Już fajnie leciał, nie? Ale ta trójka już go tak dusi go, dusi gnoja. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy mu zwiększyć ciśnienie w oponach. Ja tu chyba nawet zmniejszyłem, nie wiem czemu. Nie to nacisnąłem. Weźmy sobie w tuning. I nie, mamy 2.1, tyle co powinno być. Dajmy tak na 2.5. I to powinno nam troszeczkę zmniejszyć, no, powierzchnię docisku, opony do asfaltu. Nie trzeba tutaj dużo. Moglibyśmy też na maksa dać ciśnienie w oponach. To by było już, wiesz, jakikolwiek mały kamyczek. Ej, albo lecisz w kosmos, albo rozrywa oponę. Tutaj ktoś widzę, że też boczkiem próbuje. Lepiej. Robi takie jajko. Patrz. Ekstra. W ogóle jestem przy autostradzie, no, ciekawe. Ci bokiem. Jak robicie sobie auto do zabawy tutaj w Fordzie, koniecznie dajcie standardowe albo jakieś letnie opony, bo wtedy jest największa frajda z tej jazdy. O kurde, fajna zabawka. No nic, moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Mam nadzieję, że ten wam się podobał i miło spędziliście czas i że poprawiłem wam trochę humor i może ktoś z was będzie miał teraz takie razem ze mną wspólne marzenie, żeby w rzeczywistości powariować tak jakimś autem, ale bezpiecznie, żeby nikomu krzywda się nie stała. I wam, i komuś na poboczach, czy nie wiem, w lasach, żebyście nie przejechali żadnej biednej sarenki, czy nie narobili hałasu tam, gdzie jest dużo ludzi. No, tak na spokojnie, nie? Jasne, no, trzeba, można się pobawić i tylko wszystko w granicach jakiegoś tam rozsądku, czy nie? Trzymajcie się ciepło, to był mój Mini Cooper, przerobiony na wariata leśnego. Trzymajcie się, na razie. Hejas.